Ależ piękny widok morza o poranku. A my witamy w kolejnym odcinku na kanał. Dzisiaj naszym gościem jest Czarek Czaruje. I robimy najdłuższą trasę w Polsce bez pieniędzy. Zaczynamy od morza i w jak najszybszym czasie próbujemy dostać się na Rysy. Tylko jest jeden myk. Nie mamy żadnej, ale to żadnej kasy. Już wyciekacie teraz? Tak. No to i nara. To pierwszy. Cztery, żebyśmy przeżyli. A co wam może się stać? No właśnie, wszystko. Było nas pięcioro, więc podzieliliśmy się na dwie drużyny, no bo w piątkę byłoby nam ciężej złapać stopa. W jednej drużynie ja, Czarek i Filip, a w drugiej Pasiek i Komil. Wiesz, manatki, uciekamy. Nie dajcie się na ten trik influencerski zrobić. Oni zaraz zamawiają taksówę i pewnie nas oszukają. Tirem, ja jechałem tirem kiedyś na stopie. Dobra, więc już nasza ekipa zaczyna właśnie swojego tripa. Chłopaki są z operatorem, my mamy tylko swoją kamerę. I pierwszy taki plan, to idziemy pieszo z Chłapowa do Władysławowa. Tam będziemy próbowali złapać stopa do Trójmiasta. A co to za przystojniaki? Łapiecie już tutaj stopa? Do Władysławowa może pan jedzie. A ja będzie pan wracał? A wie pani co, bo szukamy stopa, który złapać. Ma pani może kawałek kartonu, żeby napisać, że chcemy do Gdańska? Coś wam znajdę. O, jak super. Mamy karton chyba. Specjalnie na podkochu kupiłem napój. Nie mogę tego powiedzieć. Gdańsk. Ja mam akiera, nie znajdę, długopis. Dziękujemy za ten karton, to od kogoś innego znajdzie markę. Tylko żeby zmieścił. Tej zabawy od lipca do końca września. No siema, gdziekolwiek w tym kierunku i będzie zajebiście. Co, mogę was zabrać, ale ja tu po to nie dojadę. Wiem, a możesz nas wziąć, chociaż wiesz. Gdziekolwiek, bliżej, gdzieś nawet na wylotówkę jakąś tutaj. Zapraszam cię na górę. Słuchajcie, no jest taki przypał, że my nie jedziemy, ale Tyszka się zagubił. Poszedł z jakimś widzem, poszli, nas zostawili, a on w ogóle się nie zajął tym, żeby ogarnąć coś takiego, więc... XD. No jak go znajdziemy, to go bierzemy po prostu. No i telefonów nie odbiera jeszcze. No tak, jeszcze nie odbiera telefonu. Po prawo. Nie. O, widzę. Widzimy. Jednego zabieramy zaś, po prawo może. Tycha! Żegnamy się i lecimy. No dawaj. Szybko, momentem. Na razie, cześć. To się na wylotówkę jakąś nas tutaj pan przymił. O kurde, dziękuję. Ja i Komil już zaraz do Władysławowa dochodzimy. Jak ktoś jest z Władysławowa, to na pewno rozpoznaje okolice. No i co? Będziemy potem się już widzieć, jak będziemy próbowali złapać stopa. Super! Kurde, naprawdę, uratować nam dupę pewnie w pewnym stopniu. No jak się zaliczony. Pomagała mi. Tylko mi pomagała. Nie, jesteśmy na dobrej drodze. Interakcja wzrokowa była. Mają karton, na którym nic nie widać, co jest napisane. Ja nie wiem, jak oni chcą zapać stopa. Jest taki pan zdrowy. Hello. Ja myślę, że... Ja nie wiem, jak oni reagują na kamerę generalnie. No właśnie tam. Dobra, ja zawrócę. Zajebiście. Bliziutko już tam, tak? No, Płyna jest tu, a Sopot jest tu. Zajebiście. Słuchajcie, aktualizacja kartki autostopowej. Teraz autorem jest Komil, jak widzicie, jest różnica. Już słuchajcie, jesteśmy w... Tutaj na tych kwiatach pisze Reda. Wzięliśmy już dwa autostopy, będziemy tutaj łapać kolejne. A oni co, złapali jednego autostopa, z tego co słyszałem, do Sopotu. A my wolimy więcej autostopów, więcej ludzi poznać. Takie jest nasze założenie. Pierwsi! Nagrywałeś to? We are number one. Kto wygrał? My wygraliśmy. W Sopocie, stary. Kto siedzi i bije? Elo. A kto był pierwszy przy tamtym koszu? Mieliśmy przy koszu się spotkać. No. Trzeba dotknąć było kosza. Trzeba zarobić pieniążki na pierwszy... Na co? Na podróż do Warszawy. Tylko na to. No tak, bo śpimy u kolegi jakiegoś Paśka. Patrzą, za chwilę zobaczycie coś, czego nigdy wcześniej na oczy nie widzieliście. Ja jestem Czarek Czaruje, a dziś zobaczycie magię prosto z Mam Talent. Moi drodzy, na koniec dzisiejszego pokazu zobaczycie, jak ten oto balon na waszych oczach połykam. To jest najniebezpieczniejszy numer na świecie, jaki potrafi zrobić iluzjonista. Okej, mam taką małą pompeczkę.
bardzo. Wielkie brawa pierwsze dla tej asystentki. Do kolejnego numeru chciałbym, żebyśmy stworzyli prawdziwy magiczny pokaz, bo mamy tutaj już naprawdę sporą publiczność. Ja zrobię taką linię i śmiało wszystkich zapraszam. Ja nie gryzę, mój kolega jest szczepiony, dlatego możecie podejść do tej linii, którą narysuję tutaj. Śmiało wszyscy, zapraszam was. Tutaj mam parking dla was. Ja was znajdę. Moi drodzy, 8 lat ćwiczeń, bez znajomych, bez przyjaciół, siedzenia w piwnicy. Okej, może to się zawalić. Dziękuję wam z całego serca. To jest mój kapelusz. 5 czy 10 zł cena kawy czy herbaty. Dzisiaj muszę przeżyć za tę noc. Dobra, ja ten wyjazd będę kończył w Warszawie, wyjedziecie jeszcze dalej, a to jest pytanie, czy wrócimy do Warszawy. Dobra, i tu są jakieś drobniaki. Policzmy to. Stówa! Ktoś rzucił stówę, jeden pokaz to był. 150 zł już z tego. Jeszcze dyszek raz. Dyszek i drobniaków. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Czyli już jest 110 zł. 260. 260 jeszcze w drobniaki. Oh, wow. 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 110, 260, czyli 370. 370 zł. Czy zdamy to swój rekord, czy nie, na występie ulicznym? Nie pamiętam, ale to jakby to takie były sumki. 370 na 5 biletów do Warszawy. Musielibyśmy jechać jakimś słabszym. Chyba tak. Po prostu. Czarek niestety musiał pozostać w Warszawie, więc jego miejsce zajął Michał Gała. Czekaj pan. Kamilowi oraz Tyszce udało złapać się transport prosto z Warszawy do Zakopanego, natomiast ja i Michał musieliśmy ponownie szukać stopa. Witam. Nasza część ekipy dojechała już do Krakowa. Za jakieś 2 godziny mniej więcej druga część ekipy przyjedzie. Oni dopiero złapali stopa przed chwilą. No, okazuje się, że w poczekaniu na nich zrobimy sobie w parterze dziarki. Witam. Proszę pokazać efekt finalny. No proszę. A bolała cię ta dziara? To było handpokiem, wiesz? No a bolało? Nie. Uważaj, żebym się nie ruszył. I temat do powiedzenia. Jak widzicie, chyba na razie nam się nie uda wejść w góry, bo nie możemy przejść przez ulicę, ale zobaczymy. Widzimy się już w górach. Dzień dobry. Yo, coś chyba mnie za mało nagrywałeś. Czas to zmienić. Ale cringe. Kroplą deszczu płynie twoja twarz, tej kropli będę ja. Jesteśmy na miejscu, witajcie kochani. Mieliśmy dojść na samą górę, rys, ale niestety... Tutaj macie, tu się wyświetlił tak, nam no, alert RCB, że dzisiaj będą burze, grady, podtopienia, tornada, burze magnetyczne, pioruny, rekiny, delfiny na ulicach, wszystko, więc no nie mogliśmy wejść. No i w tym momencie kończy się nasza trasa bez pieniędzy. Tyszka, jak zwykle dałeś radę. Michał, dzięki, że z nami pojechałeś. No i co, do zobaczenia w następnych odcinkach.